Cześć kochani, witam Was serdecznie w dniu moich urodzin. Stwierdziłam, że nagrywam dzisiaj vloga. Daniel jest w pracy, my się troszeczkę nudzimy. Chwyciłyśmy za aparat i nagrywamy, prawda? Kogo ja tu mam? Cześć! Powiedz cześć wszystkim! Szczerze, że jest godzina 11, my już zdążyliśmy zjeść śniadanie, pomalować się, wyjść na spacer. Dopiero teraz postanowiłyśmy coś nagrać. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jakie piękne kwiatuszki dostałam od Emila i Karoli, naszych kumpli. Ale Karola kupiła mi coś jeszcze, bo poprosiłam ją, żeby kupiła mi buty, te, które chcę mieć na ślub. Z firmy Kotyl. I już Wam pokazuję, jak one wyglądają, tylko wiecie co? Chyba wymienię je na większe. Zaczekajcie, otworzę i już Wam pokazuję. Ok, i to są takie buciki. Wyglądają one tak. Tutaj z taką kokardką, całościowo zakryte tutaj. To jest chyba 7 cm, to jest ruszlico. I są po prostu przepiękne, chyba najbardziej wygodne buty, jakie ja miałam. Ale tak jak mówię, to jest rozmiar 35, wymienię sobie na rozmiar większe. Więc pokazuję Wam moje buty ślubne. Jak Wam się podobają, możecie mi pisać w komentarzu. Jeszcze stwierdziłam, że pokażę Wam tak szybko, jak wygląda bucik na stopie. Więc to jest taki stabilny obcas. I tak jak mówię, wymienię na większe, ale są bardzo zgrabne buciki. Znaczy, nie ja wymienię, tylko moja świadkowa. Ale naprawdę, bardzo mi się podobają. A tutaj mój mały smerfik. Tak? No tak. A kto tu wstał dopiero? A na zdrowie? A na zdrowie? Jak to tak kicha? Jak to tak kicha? Wyspałaś się? Wiecie co, już jest godzina 15, nawet po 15:30 nawet i my już czekamy na Daniela. I może gdzieś pojedziemy, wiecie, żeby nie siedzieć w domu. Niestety Daniel musiał dzisiaj iść do pracy, no ale trudno. A Wikusia się bawi, tak? Bawisz się zabawkami? No tak! A jeśli się zastanawiacie, dlaczego jest tak ciemno, to mam zasłoniętą roletę w pokoju. Bo jest strasznie gorąco. I kolejny bukiecik do kolekcji, tym razem od Daniela. Takie śliczne różyczki. Śmiałam się, że jak dla dziewczyneczki. Widzicie, jesteśmy w samochodzie, jedziemy nad zalew, na drzwi tańce troszeczkę sobie posiedzieć. I wiecie co, jest na razie ciepło, ale później wzięłam Wiktorii coś dłuższego, takiego dłuższe spodenki, dłuższa bluza do ubrania, bo nie wiem ile będziemy siedzieli, więc zobaczymy, na pewno Wam coś ponagrywam. Więc dzisiaj spędzacie ze mną urodziny, chociaż nie było zbyt ciekawie, bo Daniel pracował, ale teraz gdzieś jedziemy przynajmniej. A tutaj nasz mały urwisek sobie siedzi i się bawi. Tata zaraz przyjdzie. Tata zaraz było mało niezdrowego, to kupiliśmy w sumie ja wziąłem jakieś chipsy serowe, więc będziemy sobie podjadać. Wiecie co, my już wróciliśmy, ale była tak okropna meszka, że niestety nie dało się posiedzieć. A teraz będziemy oglądać jakiś film. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu już vloga. Ostatnio vlogi pojawiają się chyba dwudniowe.
Lila dorwała jakąś pustą butelkę, a Wikusia siedzi przy swojej skrzyni z zabawkami i się bawi. Książkę się czyta, a nie gryzie. Urwisku mój. Hej! Gryziesz książeczkę, a wiesz, że książeczka się czyta? I kolejny dzień przepięknej pogody. A i chciałam jeszcze bardzo serdecznie Wam podziękować za te wszystkie życzenia, które od Was dostałam. Jesteście kochani. Buziaki! Jesteśmy w samochodzie i jedziemy właśnie na grilla takiego z samego rana prawie, bo jest godzina 10? Chyba 10. Więc nie wiem, czy coś tam będę nagrywała, ale na pewno odezwę się do Was później. Wróciliśmy z grilla i robimy grilla. I powiem Wam, że spałam prawie 2 godziny, więc troszeczkę dla Was nie nagrywałam, ale teraz już będę nagrywać. I tu jest! Gdzie jest Wiki? Tu jest! Gdzie jest Wiki? Tutaj jest! My już po grillu, Wiktoria wykąpana, gotowa jest do spania. Jeszcze jak widzicie, troszeczkę się bawi karuzelą swoją. Ale mam nadzieję, że niedługo uśnie. A ja za chwilę też idę zmyć sobie makijaż, idę pod prysznic i będziemy sobie z Danielem siedzieć. Za chwilę zamontujemy nianię elektryczną, bo pewnie zejdziemy na dół, żebyśmy w razie czego słyszeli, jak Niunia się obudzi. I co? I żegnam się z Wami. Widzimy się już niebawem. Pa, pa! Kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzecim dniu tego vloga i zapraszam Was do oglądania. Moje piękne kwiatuszki dalej w stanie idealnym. Się zbieram na śniadanie, ale powiem Wam jeszcze, że ten kubeczek z wodą jest super, bo jak w nocy się budzę, nie muszę odkręcać żadnych butelek, tylko biorę sobie ten słoiczek, ja nie wiem jak to nawet nazwać, ze słomką piję i nie muszę tutaj stukać butelkami. Wiecie co, już chyba cały ten planer zapełniłam takimi najważniejszymi rzeczami, które chciałam, żeby się znalazły w tym planerze, których nie ma chyba w żadnym innym. I niebawem będę nagrywała dla Was ten film. I takie pytanie mam do Was, czy chcecie to w formie, że Wam każdą kartkę pokazuję, czy bardziej jak Wam opowiadam. Na pewno zrobię tak, że cały spis treści, co znajduje się w planerze, dam na końcu filmu albo na początku, żebyście mogli sobie spisać, jeśli też będziecie chcieli zrobić ten planer, bo myślę, że wiele z tych takich części, co zrobiłam właśnie, na pewno Wam się przyda. Co ty robisz? Kochani, ja Cię bardzo mało nagrywałam, ale chyba coś mnie dopadło. Wszystkie kości mnie bolą. Mam nadzieję, że nie będę miała żadnej grypy, więc nie ma co ciągnąć tego vloga, kończę go i widzimy się niedługo, pa pa! Pa pa! Pa pa! Pa pa!